Przedstawiamy Państwu drugą część odcinka programu i Bulu, gdzie pani Zofia Trąbka, wieloletnia rehabilitantka, opowie nam o schorzeniach kręgosłupa. Niewłaściwie używamy swoich mięśni, bo włókna mięśniowe można podzielić na te posturalne i te ruchome. Te ruchome przechodzą przez nas mózg, my to kontrolujemy. Prawda? Czyli na przykład ja chcę wykonać coś, chcę wziąć na przykład ten do masażu, prawda? to pudełko do masażu. W tym momencie zadziałały już w tej chwili mięśnie ruchowe. Ja mózg wysłał sygnał, że ja mam coś sobie wziąć. Dobra, okej, okay, wzięłam. Natomiast mięśnie posturalne są to takie włókna mięśniowe, które odpowiadają za stabilizację, czyli one nie przechodzą przez nas mózg. My tego nie możemy skontrolować. One pracują nad tym, że ten kręgosłup ma cały czas być napięty, ale nie zawsze to idzie w parze. Czyli one, te posturalne, one nie mają mm, zadania, że ja mam wykonać ruch, a one mają się włączyć. One cały czas są stałe. Mięśnie natomiast te dynamiczne, ruchowe, służą nam do tego, żebyśmy ten ruch wykonali, czyli za coś sięgnęli, coś zrobili, prawda? Ale jednak rolami one się nie wymieniają. My natomiast uważamy, że jeżeli będziemy się rozciągać na siłowni, pracować i tak dalej automatycznie rozciągniemy również te mięśnie posturalne. Nie, nie da się tego zrobić przez napięcie mięśniowe. Trzeba to tylko rozluźnić. I teraz pojawiają się te bóle, szczególnie u dzieciaków, które rosną bardzo szybko, no i mają te plecy tak zwane okrągłe. Więc tutaj stosujemy rozluźnianie, pływanie, pracujemy właśnie nad tymi mięśniami, żeby spełniały rolę. Te, które są ruchowe i dynamiczne, mają pracować. Te, które są um, przyczepione i stabilizować, tylko mają stabilizować te mięśnie. I tak pracujemy nad dziećmi. Ale również dotyczy to osób, no niestety, dorosłych. W większości siedzimy niedbale, najczęściej przed komputerem, więc Łokcie są zsunięte ze stołu, prawda, bo nam jest tak wygodnie. Więc teraz mięśnie posturalne trzymają napięcie. Natomiast mięśnie chcemy wykonać ruch. Ten ruch wykonamy, ale zacznie nas boleć. Dochodzi do konfliktu między wyrostkowego, dochodzi do zwyrodnień, czyli te kręgi zaczynają ze sobą współpracować, bo nie dajemy pozycji takiej, jaką kręgosłup piersiowy chce, czyli lekka kifoza, a nie spłaszczona kifoza, ani pogłębiona. Tak samo dotyczy to dzieci. W większości też pacjenci radzą sobie w ten sposób, że biegną sobie do siłowni, prawda? Sztanga, wyciskanie, prawda? Okej, okay, ale musi być to prowadzone pod nadzorem instruktora, bo teraz zależy. Taki instruktor powinien ocenić, jak wygląda kręgosłup i co dany klient chce u siebie poprawić, bo będzie jeszcze kurza, klatka, różne rzeczy, prawda? Ale o tym teraz nie będziemy mówić, cały czas e, skupiamy się na odcinkiem e, piersiowym. I tak do końca ta siłownia nie jest dobra, bo tam jest przez napięcie mięśni, ale tych ruchowych. Natomiast po takiej siłowni ani przed taką siłownią nie dochodzi do rozciągnięcia mięśni posturalnych. I to jest właśnie błąd, który powoduje, że te bóle między łopatkami dalej będą narastać. Są również charakterystyczne zawody, które prowokują do tego, że te bóle, ten ból ostry. Najczęściej pojawia się podczas wykonywania rotacji. I takim jednym z zawodów jest zawód stomatologa. On, prawda, siedzi na fotelu, skręca się, czyli robi rotację i utrzymuje się. Czyli tutaj wszystko gra. Dlaczego? Dlatego, że mięśnie dynamiczne pracują, bo on wykonuje ruch, prawda. Natomiast te mięśnie statyczne są tak napięte, że będą powodowały ból. Czyli Taka osoba kwalifikuje się na rozciągnięcie i na masaż rozluźniający. Drugim takim zawodem jest fryzjer. E, musicie Państwo zauważyć, chodząc do fryzjera, bo my tak nie zwracamy uwagi, my tam tyłek sadzamy, czekamy, uśmiechnięci, kawa, herbata, natomiast ta osoba pracuje. I w tym momencie te mięśnie dynamiczne i ruchowe są... One nie, nie przejmują wzajemnie funkcji. One są tak, jak są. Czyli mniej więcej to wygląda tak, że no ja mogę stanąć i w danym momencie pokażę. Lewa ręka, prawda, pracuje z włosami. Natomiast prawa ręka cały czas jest wykonywany ruch. Ale co się dzieje z kręgosłupem piersiowym, prawda? Ten kręgosłup piersiowy jest cały czas w rotacji. I tych panów czy pań będzie tam, prawda, 10 osób, więc taka osoba po całym dniu ma tak zrotowany ten kręgosłup, że ból ten zaczyna z ostrego przechodzić w przewlekły. Bo Przestają, dochodzi do zaburzeń pozostałych odcinków, czyli jak ja dojdę do pozycji takiej, jakiej jestem w tej chwili, czyli jestem fryzjerem i tnę, co się dzieje, prawda, jeszcze fryzjer obraca się dookoła, czyli dalej jest ta rotacja, prawda, czy stomatolog, wtedy mało tego, że dochodzi do rotacji w odcinku piersiowym, co się dzieje z szyją? Cały czas ktoś jest pochylony, czyli tak jak u, u demonstrowaliśmy na modelach u pani, gdzie była rotacja ze zgięciem szyi, kiedy ona stała, nie wykonywała tej pracy, czyli ten nawyk wraca z powrotem, jeżeli tak długo będziemy pracować. Odcinek lęciowy. Potem jest problem z biodra. Powstaje przykucz, no bo nie sposób jest. Nie wszyscy potrafią y, prawą ręką trzymać, a lewą ręką ciąć, żeby sobie raz zmienić tak, raz zmienić tak. Na przykład również y, stomacolodzy też nie potrafią lewą ręką. Nie wszyscy to potrafią. Dochodzi do przykuczu y, w biodrach i stąd zaczynają się bóle. Ale pierwsze bóle, te ostre, idą z odcinka piersiowego, i to jest ból taki ostry. Potem ten ból przechodzi w ból przewlekły, czyli polega on na tym, że ten most został zachwiany, więc pozostałe odcinki, tak jak mówiłam, szyja i odcinek lędźwiowy, oczywiście zmieniają swoje ułożenie. Czyli ten ból cały czas e, narasta i mm, no, trwa. Często pojawia się też y, pacjenci, się skarżą, że podczas spania. No to wiadomo, trzeba odpowiednio ułożyć sobie poduszkę. Nie może być za duża, nie jest za twarda, za mała. Wtedy, bo piersiowy się akurat w tym momencie dostosuje do tego, ale w tym momencie ten odcinek y, szyjny i odcinek lędźwiowy, jeżeli źle się ułożymy, będzie to wszystko tak jakby y, odbijało się na tym odcinku piersiowym. Stąd jak wstajemy, nie boli nas nigdzie tylko odcinek piersiowy. Często pacjenci mówią, że nagłe przegięcie, tak zwane, oni tak uznają, przegięcie to jest taki nagły wyprost, prawda? Tak jak ostatnio była pacjentka, która ścieliła łóżko, no i ma taki ból w odcinku piersiowym. Złapała ten koc, pochyliła się zbytnio, trzepnęła. Czyli doszło do przeprostu, ale zauważcie Państwo, w odcinku lędźwiowym, czyli ma słabe mięśnie brzucha, a brzuch wiemy, połączony jest z odcinkiem piersiowym, bo tutaj są wewnętrzne narządy. Nie ma stabilizacji prostego brzucha, który odpowiada za stabilizację odcinka lędźwiowego, więc, gdzie poszło wyładowanie? Na odcinek piersiowy między łopatkami. Stąd ten ból przechodzi w przewlekły. U osób starszych, bo ludzie starsi wiem, że Państwo na pewno zauważyli na ulicach, jak chodzą ludzie po prostu zgarbieni. Czyli po pewnym czasie, a w odpowiednim okresie życia, czyli tak około 60, my zaczynamy nie rosnąć, tylko po prostu maleć. Założyliście Państwo, że przychodzą ludzie tacy starsi, którzy chodzą e, e, cały czas pochyleni i oni już się nie potrafią wyprostować i nie mogą się nawet wyprostować. I tutaj niewiele nic pomoże. Ewentualnie rozluźnianie i masaż, dlatego że mm, między kręgami są przestrzenie międzykręgowe i z czasem te kręgi zaczynają po prostu opadać. Jeden opada na drugi, drugi na trzeci, trzeci na czwarty, piąty i tak dalej. I te 12 kręgów zaczyna się ze sobą ściskać. Krążki międzykręgowe, amortyzory, amor, przepraszam, amortyzatory, które ułatwiały funkcjonowanie. One już się rozpadły, ich tam nie ma, czyli jest sztywność. Czyli on już nie potrafi się wyprostować, bo nie ma tam działania mechanizmu krążka międzykręgowego, amortyzatora, który powoduje ruch do przodu, do tyłu. Czy możemy się wyprostować, czy skręcić? Nie ma tego. I w tym momencie ci ludzie zostają tak, jak są. Oczywiście co innego jest osteoporoza, złamanie któregoś z wyrostków, szczytów, kręgów, więc no, to trzeba zbadać, prawda, tak do końca jak wygląda. Najgorszy jest na przykład upadek na plecy, prawda, jak czasami z rowera lecimy, ręce lecą nam. Na bok łopatki cię schodzą, i wtedy najbardziej cierpią te mięśnie posturalne, o których mówiliśmy, stabilizatory. I wtedy to napięcie jest tak duże, że może dojść do pęknięcia wyrostka. I może Państwo widzieli, jak ludzie chodzą w takich gorsetkach usztywniających, żeby nie było ruchu, a przede wszystkim ruchu rotacyjnego, który powoduje dość duże bóle w odcinku e, piersiowym. Jak możemy temu zarabić? No, jak najwcześniej obserwować dzieci. Jeżeli jesteśmy dorośli, uważajmy z tą siłownią. Patrzmy, które mięśnie chcemy odbudować. Mięśnie klatki piersiowej najczęściej wszyscy chcą, prawda, szczególnie panowie, żeby ta klata piersiowa była taka rozbudowana tu barki, Ale jeżeli rozbudujemy całkiem klatkę piersiową, to wtedy ten odcinek piersiowy nasz z tyłu zacznie. Cierpieć na tym, czyli te powierzchnie stawowe, które łączą się z żebrami zaczynają się ocierać od siebie i w tym momencie tu jesteśmy rozbudowani, ale bolą nas plecy i często przychodzą pacjenci, prawda, sylwetka Apollo, a on mówi, że jego bolą plecy, prawda, wysoki, wysportowany, co się dzieje. Jest problem z mięśniami i y, z wyrostkami, a, z wyrodnieniami. No, jest to do diagnostyki, czyli dobry terapeuta powinien ocenić najpierw ruchomość, tak jak mówiłam, w szyi, ruchomość odcinka piersiowego, sprawdzić na ile y, ten kręgosłup pracuje, co powoduje bóle, no i wtedy przystąpić do rehabilitacji.